Siemano, z tej strony oczywiście Jacob, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną cała ekipa. Siemano! I Giga Mati, bo wcześniej go z nami nie było. I w dzisiejszym odcinku będziemy chowali się w hangarze 646, czyli w parku trampolin. I oczywiście zasady są proste, gramy 3 tury. W pierwszej ludzi szukam ja, natomiast w kolejnych po prostu kręcimy butelką, losujemy, kto będzie szukał. Zwycięzca każdej tury wygrywa 100, łącznie 3 stówki do wygrania, a przegrany w każdej turze dostaje jakieś utrudnienie, czyli na przykład opaskę na oczy, niczego nie widzi, ewentualnie związane nogi, ewentualnie związane ręce. Szukający liczy do 100, chowamy się dosłownie wszędzie, czyli zarówno w parku, jak i w tych takich różnych częściach, czyli jakieś kawiarni, czy czymkolwiek to tam jest. 50 tysięcy lajków pod tym odcinkiem będzie kolejny jakiś chowany. Na przykład w domu albo gdzieś indziej, po prostu piszcie w komentarzach, subujcie kanał z dzwoneczkiem tam na dole, wpadajcie do ekipy, a my już lecimy. Piona! Zapomniałem jeszcze dodać, że pierwsze utrudnienie po prostu losujemy, czyli kręcę butelką i na koło wypadnie, ten ma związane ręce i jest to Justyna! No, ja... Nie teraz, już? Już! Nie no, ja nie wejdę tam. A jaka sytuacja? To ja się kładę na ziemię, liczę do 100, start, powodzenia! Boże, widzowie! Ja mam związane ręce, a moją taką fajną kryjówkę, nie wiem, czy ja tam teraz wlezę. Jestem gdzieś, nie wiadomo w jakim miejscu. Tam jest wyjście? Za daleko nie będę odchodził? Będę to palę, nie? Nie, no od razu mnie znajdzie, przecież to nie ma sensu. Jak będzie biegło, to po prostu szybko wejdę do tej dziury. W tym miejscu generalnie powinno być dobrze, tylko ja się porzę bokiem, bo nie wejdę, wiecie, mięśnie. No debil, no jak to zrobić? No. No i fajnie. To jest najlepsza kryjówka świata, ale nie mogę podnieść głowy nawet na milimetr. 3, 2, 1, lecimy. Ja muszę na początku tam, bo tam ogólnie znalazłem jakieś 3 kampy, więc spróbowałbym pójść od razu tutaj na dół. Zobaczymy, czy dobrze myślę. Muszę ich jak najszybciej znaleźć, żeby po prostu, no było im przykro w skrócie. Wiecie co? Prędzej się zabiję niż tu wejdę. Wlazłam za barierki. Na dole nic nie ma, więc mogę spaść. Oho, tutaj coś może być. To jest według mnie dobra kampa, nie ma nikogo i w tej drugiej też nie ma nikogo. Czy to nie jest takie łatwe? Ej, to już polerzę sobie spokojnie. Góra, szybka wspinaczka. Jest zastaw! Gdyby nie te związane ręce, to bym zeszła niżej i byś mnie nie znalazł! Zastaw, co ty tu robisz? Dobra, znalazł Justę. Jest problem, bo jest po tej stronie parku. Justa znaleziona jako pierwsza, ja lecę dalej. Justa, nie chcesz wstać? Okej. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on jest. Może on poszedł tutaj. Jest Patryk Rogala, zapraszam serdecznie pana. To by kryjówka była. Coś tu Krystian jest tam. Krystian jest tam? Tak. Gdzie? Tam. On kłamie, dobra, idziemy gdzieś indziej. O! A tu jest kot kryjówka. Ktoś tu wszedł? Czas jest, parę, nie mam pytań, co jest, wykoć. Nie no, ale totalnie mocna jest. Pamiętajcie, mam 2 metry i wygnę z nimi chowanego. To jest dopiero. Jak Giga Mati wygra, to ja nie mam pytań, nie? Halo, Klaudia! Myślę, że tutaj nie przyjdzie, bo już tutaj był i sprącał obydwie dziury. Myślę, że trochę oszukałam. Ja to się do tego nie przyznam. Na szafki nikt nie skoczył. Pod szafki też nikt. Co jest? To się świeci. Tu coś jest. A nie, to czujmy. Gdzieś daleko poszedł. Poszedł mega daleko. Jestem najlepszy. Mam! Zakup w końcu jest! Ajajaj! No gdybyś ty wygrał, to bym się popłakał. Chłopie, tak się to spoci. Co ze sprawy nie znamy? Gratulacje, zajebista grywka, gdzie ja mogę tyle znaleźć? Chłopie, leżałem. Czy mam wychodzić stąd, czy mam tutaj siedzieć? Gdzie jest Klaudia? Gdzie jest zwycięzca? Dobra, jestem wygrana. Teraz ta została znaleziona jako pierwsza, więc sznurek wyrzuca i teraz dostaje opaskę i leci na ślepo. Boże, cudnieś! Gdzie? Jak ja mam się tak schować? Ja ci zauważę, moja droga, nie ma sprawy. I losujemy, kto z was szuka. Ustawcie się teraz w kółku, ja stąd spadam i szuka... Czekajcie! Rogal! Rogalik szuka... Przecież Justa przegrała 100%, tak nie może być. Justa? To jest ciemno. To jest ciemno. Chodź, no wiem, że to jest ciemno. Przez to przeskocz, ja ci przepowiadam. Piona, a ja idę do szatni i chowam się tam w prysznicu. Oni mnie chyba trolują, tak mi się wydaje. Kamerę zostawię tutaj, a sam się schowam pod prysznic. Zbudowałem to z takich klocków. Coś takiego. Może mnie widzieć. Ej, Klaudy, się tak zarąbiście schowała, że to jest koniec. Wcisnęłam się. Wiem gdzie. Nic wam nie powiem, muszę chować was. Nie mam pomysłu, to jest najgorsze. Wlazłem do wentylacji w zubie. Dobra, lecimy! Idzie. Dobra, ja nie wiem nawet, co tutaj się dzieje, bo nie widziałem, gdzie się ludzie chowali, bo się schowałem najbliżej, jak pajac jakiś. Ej, dobra, ja już wiem, gdzie się Klaudia schowała.
Zobaczmy, czy tam ktoś się skip. Giga Mati, co ty tu robisz? Nie no, Mati! Myślałem, że wiedziałem, gdzie się schowała. Nie no. Dobrze, żebyś sprzedał kogoś? Ile? No sprzedam. 5 dyszek. Idziesz tu w prawo, kawałek prosto i w prawo iść do końca. Co, jestem sprzedawczykiem, no niestety. Ale za 5 dych. A szaku jak mnie oszukał, to jest przypał, bo 5 dych straciłem w sumie. Wysłałem go tam, gdzie nikogo nie ma. Generalnie, więc 5 dych za free, nie sprzedałem ziomka. Czyli bomba, sztywniutko. PDW widzą, PDW. Dobra, ktoś się tu położył chyba. Widzę chyba zegarek czarny. Widzę Klaudię Wiącek, witam serdecznie. Nie! Najgorzej! Ale dobrze, bo mi ręka zdrętwiała. Jest Klaudia Wiącek. To jest i Krystian Farel. Minęło jakieś 5 minut, a ja nawet go nie słyszałem, więc jest mega dobrze. I skoro tutaj go nie było, to wydaje mi się, że Justy też nie znalazł. Nie zapowiada się, żeby ktoś tutaj przyszedł. 8 hours later. Nie ma. Nie ma nikogo, o dziwo. Słyszałem ich geniuszy. Nie no, to muszą być na górze, bo ich przecież słyszę, no. Poszedł sobie, był tutaj koło mnie i sobie poszedł. No ale tu jest duże. Dobra, chodźmy tu. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Ale to jest oszustwo, że tu nie ma światła. Dobra, najpierw tu. Raz. Dwa. Czy muszę być tu. Żyjesz? Żyję. No ale ja nie widzę tu nic. Nie no, kurwa, wyłaś się stąd. Kto się tam kichla, Żyko? No to ja, to ja, to ja. Tak? No, autentycznie. Obrazy śmiechu, Rogan dotykał nad moją głową i mnie nie dotknął, bo ja tam byłem taki skulony, to jest niesamowite. Oszukali mnie, banda złodziei. Dobra, poddaję się, nie wiem. To zostań tutaj, chodź, chodź, chodź. Chodźcie i rusz! Poddał się. Nie miał ze mną szans. A gdzie Jacob? Nie wiem. Nie jest z tobą? Nie, przecież on mnie schował i teraz poszedł gdzieś indziej. A kuku, dzień dobry, witam serdecznie! To jest! No, czyli wiedziałem, że tak będzie. A nie widziałeś kamery? Nie. Szaku ostatnio został znaleziony jako pierwszy, więc oczywiście teraz ma zawiązane nogi. Ostatnia osoba, która dzisiaj szuka, to... Jasta! Okej. Okay. Groby bez nóg, tak mi zrobili. Chciałem do Damski. Od razu jadę na maka. Za dużo kalorii zgubiłem. A że my się chowamy w tym samym miejscu? Szybko, szybko, szybko. Chodź. Dobra, idzie. Spoko, spoko. Leżymy z Farelem. Nic tu nie widać, ale jest beka. Jest mocno, nie? Jest mocno. Dobra, teraz do szatni. Chciałabym znaleźć szafkę. Kurde. Chciałam tu wejść. Się jeszcze. Tutaj mamy ogólnie całe view na wszystko. Jesteśmy pod parkiem i będziemy widzieć, jak po prostu Justyna będzie tu szła. Będziemy się chować tam do środka. Szukam! Dobra, idziemy najpierw do tego składziku, gdzie jest prysznic, gdzie się tutaj go schował, bo prawdopodobnie tam się schowała Klaudia. Idzie. Nikogo nie ma. Miałam plan, żeby się schować pod tym rowka. Jezus, jest tak zimno! Uwaga, robię przypał. Tutaj! To się nie woła. Tędy się nie wychodzi. Słyszałam to! Idziemy tam. Jesteś chory! Chcesz mnie zabić? I tak chciałem ciebie straszyć, a mówię, nie będę tak robił. Szkoda kamer. Much later. Znalazła za filar. Nie, ja się pytałam sama. Jesteś druga, pierwszego znalazłam Giga Matiego w toalecie. Ale ekstra. Jeden z drugi z. Rogalik jest na pewno gdzieś na górze. Z tego co słyszę, to jeszcze ktoś został. Więc musimy tu jeszcze trochę posiedzieć. Ja nawet nie wiem, jak którędy się wchodzić na górę, bo jeszcze tam nie byłam w ogóle. Szybko, na to idzie, chowajcie. Halo, halo! Ale się Farel nas sprzedał! Gdzie jest Farel? Ty się z tobą! Patrzcie na to, uwaga! Spodenki po kryjówce.
Tam jest tak gorąco, masakra. Poświęciłem się, ale chyba wygrałem. Tak, wychodzi. Jest i ostatni. Salto. Dziękuję wam jeszcze za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kto wygrywał? Ja. Klaudia, Rogal, ja, Justyna, czyli tylko Farel i Szaku ani razu nie wygrali. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie do całej ekipy i trzymajcie się miłego dnia. Siema! Piona!